Taka oto maszyna trafiła do mnie w ubiegłym sezonie na testy. BMW R90 w wersji kolorystycznej 719. Charakterystyczne malowanie i charakterystyczny silnik z cylindrami w układzie boxer. Jego pojemność to 1200 cm3, moc 110 koni mechanicznych i 119 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jest to przedstawiciel linii R, czyli klasyk, stąd sporo klasycznych detali jak szprychowe koła, skórzana sercowa kanapa, okrągła przednia lampa czy okrągłe zegary. Jak na niemiecki koncern przystało, wszystko jest tu bardzo dobrze wykonane i precyzyjnie wykończone. Użyte tworzywa są naprawdę wysokiej jakości. Zegary, choć analogowe, mają też element cyfryzacji. W tych małych szarych okienkach zobaczymy m.in. zapięty bieg, liczbę przejechanych kilometrów, czy także zużycie paliwa. Jest trochę gadżetów, jak chociażby podgrzewane manetki, czy możliwość regulacji klamek hamulca i sprzęgła. Jest też trochę smakołyków, jak chociażby to logo BMW w środku przedniej lampy. Motocykl przyciąga wzrok. Powiedziałbym wręcz, że jest fotogeniczny jak modelka na wybiegu. Często zdarzało mi się na postoju, że ktoś podchodził i pytał, co to za model, jakie ma osiągi i ile kosztuje. W zasadzie jeśli w kwestii wyglądu miałbym się czegoś czepiać, to być może tego, że lusterka są trochę zbyt małe, migacze nie pasują do reszty klasycznego designu, no i jeden zegar chyba jest po prostu zbędny. Wracając do technikaliów. Motocykl nie jest mały. Zatankowany pod korek waży 222 kg. Jest na szczęście relatywnie niski. Siedzenie jest umieszczone na wysokości 805 mm, co przy moim wzroście, a mam 178 cm, nie sprawiało problemów przy wolnych parkingowych manewrach. To, z czym na początku można czuć się lekko nieswojo, to oczywiście te wystające cylindry. Zwłaszcza w korkach, kiedy jest ciasno, można mieć wrażenie, że możemy o kogoś zahaczyć, ale po jakimś czasie idzie się przyzwyczaić i można śmigać między samochodami bez większego problemu. To, co jeszcze charakterystyczne, to fakt, że nie ma tutaj łańcucha, tylko mamy wał napędowy. Ponadto motocykl jest wyposażony w bardzo dobry system hamulcowy. Z przodu mamy dwie tarcze o średnicy 305 mm z zaciskami Brembo, a z tyłu mamy jedną tarczę o średnicy 220 mm. System wyposażony jest w ABS i kontrolę trakcji. Charakterystyczny jest także wydech z dwiema rurami. Jego dźwięk jest naprawdę donośny. Brzmi trochę jak orkiestra gitar basowych, czy wręcz bombowiec. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest dosyć sztywne, zdecydowanie bardziej szosowe, bo jest to motocykl do szosowych wojaży. Napięcie tylnej sprężyny regulujemy tym małym pokrętłem. Motocykl ten zaprojektował legendarny już projektant niemieckiego koncernu, czyli Ola Stenegard. W 2018 roku odszedł do Indiana, ale pozostawił po sobie kawał dobrej roboty. Szczerze mówiąc, jak jeździłem tym motocyklem po polskich drogach, to miałem wrażenie, że nic nikomu nie muszę już udowadniać. Miałem ten motocykl na tydzień i przez ten czas nakręciłem jakieś 1000 km. Pojechałem m.in. w Góry Świętokrzyskie, na Juro Krakowsko-Częstochowską, a przy okazji odwiedziłem też Pustynię Błędowską. Te zdjęcia, które widzieliście w pierwszej części materiału, pochodzą właśnie z tamtych przelotów, natomiast ten materiał, który oglądacie teraz, pochodzi z przelotu wokół warszawskiego Komina. Udałem się w miejsce, które jest jednym z ulubionych miejsc stołecznych motocyklistów, czyli nad Zalew Zegrzyński. Na trasie Prymasa Tysiąclecia można było już troszeczkę odkręcić manetkę i jak widzicie, bardzo łatwo złapać jest setkę na blacie. Nie ma problemu w ogóle, żeby wyprzedzać inne auta. Ten motocykl na trasie czuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest żwawy, szybki. Chociaż trzeba przyznać, że dzięki tej wysokiemu momentowi obrotowemu
no i także w wysokiej masie, bardziej tutaj odczuwalna jest siła niż moc. Ma się takie wrażenie, że gdyby zapiąć mu pług, to można by rolnikom pomagać w jesiennej orce. Co ciekawe, chociaż motocykl jest bardzo szerokich gabarytów, przez te wystające cylindry i całkiem szeroką kierownicę, to on sobie bardzo dobrze radzi w korkach. Naprawdę przez te kilka dni na tyle się do niego przyzwyczaiłem, że bez problemu poruszałem się między samochodami. Czasem miałem wrażenie, że przez ten bardzo głośny dźwięk wydechu, znaczy bardzo głośny, dosyć głośny dźwięk wydechu, samochody słyszą mnie z daleka i robią dla mnie specjalny szpaler. Jak widać, nawet w takim gęstym korku można się powolutku przeciskać bez większych problemów. Także miejska jazda na BMW R90 też nie jest mu obca, chociaż osobiście zdecydowanie bardziej polecam dalsze wojaże. To jest jednak motocykl do połykania zakrętów, a nie połykania spalin w korkach. Ciekawostek mogę powiedzieć, że to była moja pierwsza styczność z silnikiem typu Boxer. I gdy go odpaliłem, to czułem charakterystyczne boczne drgania i pierwsza myśl była taka, że coś jest nie tak. Ale ten typ tak po prostu ma. Oczywiście przy wyższych obrotach te drgania znikają i są w ogóle nieodczuwalne. BMW R90, jak wspominałem, jest dosyć ciężki. Ma też nisko położony środek ciężkości. Dzięki temu jest bardzo stabilny i bardzo dobrze się prowadzi. Można śmiało śmigać w nim w zakrętach, w dużym złożeniu i odkręcać manetkę. Można mieć wrażenie, że on porusza się, jakby był przyklejony do torów kolejowych. Także jeżeli ktoś ma nawet zacięcie sportowe, to na tym motocyklu też będzie mógł znaleźć swoją strefę komfortu. Być może nie nadaje się on na tor, ale na krętych drogach, na ślimakach autostradowych można się śmiało pobawić i na pewno ten motocykl spełni wasze oczekiwania. Kilka słów o pozycji. Motocykl ma bardzo szeroką kierownicę. Ja na przykład bardzo to lubię. Dzięki temu mam poczucie, że lepiej się nim steruję. Po drugie, podnóżki ustawione są centralnie. Po trzecie, jest dosyć szeroki bak, wygodna kanapa. Więc summa summarum, pozycja na motocyklu, ta, która jest niejako wymuszona przez konstrukcję, jest wyprostowana. Jak wspominałem, nakręciłem 1000 km w tydzień. Łącznie w ciągu jednego dnia mogłem nawet połknąć jakieś 300 km i naprawdę nigdy nie narzekałem na jakiś dyskomfort, ból czy coś takiego. Oczywiście przystanki zawsze są wskazane, żeby dać się trochę odpocząć. Niemniej jednak motocykl jest bardzo, bardzo wygodny i zarówno na długich prostych czy na zakrętach można znaleźć tutaj fajną pozycję i bez problemu go prowadzić. To, czego mi tutaj brakowało, o czym już wspominałem trochę wcześniej, to te małe lusterka. Niestety mogłyby być trochę większe, bo miałem problem trochę z tą widocznością wsteczną.
Po prawej stronie widać właśnie Zalew Zegrzyński. Mekka stołecznych motocyklistów. Fajne miejsce, chociaż trochę drogi dookoła są słabej jakości, zwłaszcza ta właśnie tutaj w Nieporęcie. Jak widać i słychać, motocykl przyspiesza liniowo, bardzo fajnie i przyjemnie oddaje moc. Naprawdę ciężko będzie jakąś konkurencję na trasie, ale przyznam, że po takim nakręceniu 1000 km stwierdziłem, że najlepszy przedział obrotów na trasie dla niego na zapiętym szóstym biegu to jest 3,5-4 tysiące obrotów na minutę. Przy takim przedziale prędkość wynosi od 90 do 110 km na godzinę i ona ma dwie podstawowe zalety. Pierwsza jest taka, że przy Nakedzie, bo z takim motocyklem mamy tutaj do czynienia, te opory powietrza będą w miarę znośne. One będą, ale będą znośne. Druga sprawa natomiast jest taka, że przy takiej prędkości bardzo fajnie słychać dźwięk silnika. Jak wspominałem, to jest taka orkiestra gitar basowych i jest naprawdę przyjemnym dźwiękiem dla uszu. Dla naszych uszu i wydaje mi się, że też dla uszu innych uczestników ruchu drogowego. Kiedy pisałem recenzję tego motocykla dla dziennika Rzeczpospolita, to pozwoliłem sobie na kilka porównań. Otóż napisałem o nim, że jest silny jak czołg, głośny jak bombowiec, solidny jak szwajcarski zegarek i fotogeniczny jak Naomi Campbell u szczytu sławy. Nadałbym też, że na drodze budzi respekt taki jak w ringu kiedyś budził Mike Tyson. Może trochę przesadzam, ale przyznam szczerze, że w ciągu ostatnich 2-3 lat przetestowałem trochę motocykli i ten jest zdecydowanie w moim top 3. Jedyny mankament, ten taki największy, o którym w ogóle jeszcze nie wspominałem, to cena tego motocykla. Niestety, ale za to wszystko, o czym tutaj pisałem, za te precyzje, za to dopracowanie, za osiągi, wygląd, design, trzeba dosyć sporo zapłacić, a dokładnie około 65 tysięcy złotych. To nie jest kwota na każdą kieszeń, no ale to czy ją wydać, czy nie, za taki, a nie inny motocykl, to już jest kwestia indywidualna, subiektywna i pozostawiam ją Wam. Zdaję sobie sprawę, że w takim przedziale cenowym można przebierać w maszynach i wybór jest bardzo szeroki. Na koniec, gdybym miał ocenić ten motocykl w skali od 1 do 10, gdzie 1 to złom, a 10 to ósmy cud świata, to dałbym mu 8,5. I tyle. Taka puenta. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Pozdrawiam i do usłyszenia.